Maciej Wolny, witam Państwa ponownie na antenie telewizji w Polsce.pl. Kolejne gorące pytanie przed nami, pytanie dotyczące Marszu Niepodległości, który zbliża się wielkimi krokami, bo to już 11 listopada. Dzięki niedawnemu orzeczeniu Sądu Najwyższego Marsz Niepodległości został wydarzeniem cyklicznym. Ta sprawa tak naprawdę była szeroko komentowana również przez samego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Roberta Bąkiewicza. Posłuchajmy może, co Robert Bąkiewicz na naszej antenie, na antenie telewizji w Polsce.pl mówił właśnie na to orzeczenie Sądu Najwyższego, no i wcześniejsze decyzje podejmowane przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Z tego, że jednak Sąd Najwyższy przyznał nam rację, przyznał rację temu, że wolność zgromadzeń i kwestia dotycząca cykliczności zgromadzenia, które nazywa się Marsz Niepodległości, powinno mieć miejsce i ma podstawy, a działania pana prezydenta Trzaskowskiego były po prostu bezprawne, no, były nadużyciem w ramach jego kompetencji jako samorządowca, jako prezydenta Warszawy. No i mówię, z jednej strony to cieszę, z drugiej strony no, widzimy, że co roku musi toczyć się jakaś batalia wokół czegoś, co powinno łączyć, a nie dzielić. No właśnie, czegoś, co powinno łączyć, a nie dzielić, a jednak to dzielenie jest widoczne, o nim też szerzej sobie jeszcze porozmawiamy w naszym programie. Oczywiście z moimi Państwa gośćmi, którzy wrócili razem ze mną, pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja Wolnościowcy. Panie pośle, kłaniam się pięknie, witam ponownie. Jeszcze raz dzień dobry. Pan poseł Przemysław Koperski, Nowa Lewica, panie pośle, również ponownie witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie pośle, dzień dobry państwu. Panie pośle, to ja od razu tutaj zapytam, mówię do pana posła Przemysława Koperskiego, co pan z jednej strony na to orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Marszu Niepodległości, te słowa też pana prezesa Bąkiewicza o tym, że te działania prezydenta stolicy były w pewien sposób bezprawne. Jak pan to wszystko ocenia ze swojej perspektywy? Ja z ogromnym smutkiem muszę powiedzieć, że bardzo często w programach telewizyjnych, w tych publicznych, w tych prywatnych, i wśród dziennikarzy zapomina się o tych prawdziwych bohaterach walki o niepodległość Polski, czyli o Polskiej Partii Socjalistycznej, socjalistach, którzy odrzucali jakiekolwiek i decydowali się na walkę zbrojną pod przywództwem Józefa Piłsudskiego o wolną, demokratyczną, niepodległą Polskę. Przecież pamiętamy, że Roman Dmowski z historii, a o tym niestety bardzo często się zapomina, i ten obóz narodowy był za tym, żeby układać się z zaborcą rosyjskim. Tylko w ramach Imperium Rosyjskiego autonomiczna Polska mogła ich zdaniem funkcjonować. I dzisiaj, w przededniu, czy w tych dniach poprzedzających 11 listopada, święto 11 listopada, trzeba pamiętać, że prawdziwą niepodległą Polskę dali właśnie socjaliści, dali socjaldemokraci, między innymi z Piłsudskim na czele, z Daszyńskim na czele. To były te osoby, o których dzisiaj niestety bardzo często się zapomina, a im należy oddawać odpowiedni honor i cześć. To jeszcze pytanie o decyzję Sądu Najwyższego, panie pośle, bo tutaj pamięć to jedno, ale te bieżące sprawy też są istotne. No chciałbym, żeby te marsze były organizowane przez polski rząd i żeby polski rząd dawał odpowiedni wyraz temu, jaka była prawda historyczna, a nie tą prawdę historyczną zakłamywał. Ponieważ tak, jeszcze raz to, co mówiłem wcześniej, chcę podkreślić, że to nikt inny, ale właśnie Polską niepodległą zagwarantowali socjaliści, socjaldemokraci, a nie inne siły narodowe, które później dołączyły się do Piłsudskiego. Szkoda, że o tym się zapomina i pozwala się prowadzić te marsze osobom, które tą wersję historii przedstawiają z jednej strony wygodny dla siebie, ale nieprawdziwy z faktami. Z jednej strony organizacja takiego marszu przez państwo polskie, przez polski rząd byłoby być może jakimś rozwiązaniem. Była też taka sytuacja przecież, ale z drugiej strony oddolność też tej inicjatywy jest pewną jej siłą. Takie mam wrażenie, jak pan poseł Artur Dziambor patrzy też tutaj z jednej strony na prawdę historyczną, z drugiej strony na te bieżące sprawy dotyczące chociażby orzeczenia. Sukces ma wielu ojców, taka jest prawda historyczna, natomiast w tym przypadku akurat jest to piękna, oddolna inicjatywa, wielkie wydarzenie,
w którym biorą udział ludzie, którzy chcą zademonstrować to, że się cieszą, że Polska istnieje, niezależnie od barw politycznych akurat, bo tutaj można przecież nie być koniecznie człowiekiem związanym z jedną konkretną partią polityczną czy organizacją, a wciąż pójść w tym marszu, pojawić się, przyłączyć się. Ja byłem na tym marszu na przykład 3 lata temu, pamiętam, naprawdę świetna atmosfera, fajne rozmowy, fajni ludzie, polecam gorąco. Ale jeszcze tutaj o Trzaskowskim jest o tyle jedna rzecz ciekawa. Ja pamiętam, że pan prezydent Trzaskowski bardzo mocno walczył z tym marszem, chciał go odwołać, chciał go zablokować, robił co mógł, żeby administracyjnie jakoś przeszkodzić. Ta walka cały czas trwa, panie pośle. Ja wejdę na chwilę w słowo, zacytuję prezydenta Rafała Trzaskowskiego, raczej to co powiedział w czwartek, bowiem włodarz stolicy zapowiedział, że urzędnicy ratusza będą uważnie przyglądać się temu, co będzie się działo na Marszu Niepodległości. No i z jednej strony chwała za to, no bo też pilnowanie tego, co się dzieje, to jest jak najbardziej w kompetencjach warszawskiego ratusza w stolicy, co się dzieje, ale z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że to trochę czekanie na potknięcie jakiekolwiek, no tak, podczas Marszu Niepodległości. To jest ich obowiązek urzędowy, to jest zupełnie inna sprawa, to nie jest nic nowego i to nie jest nic, co powinno nas jakkolwiek martwić, natomiast no, też nie możemy stuprocentowo zapewnić, że nie będzie tam jakichś prowokacji. I te prowokacje będą oczywiście szły na konto organizatorów i potem będzie trzeba się ciężko z tego tłumaczyć, jak na przykład to, co było lata temu, czyli przebrani policjanci, którzy tam robili różne akcje. Natomiast jedna rzecz, która, jeżeli chodzi o pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest wielkie wydarzenie, największe wydarzenie w Warszawie tego roku. Ja go zapraszałem przez media, zapraszałem go wtedy, kiedy walczył tak z tym marszem, żeby poszedł ze mną. I gwarantowałem mu, że będzie zadziwiony tym, jak to wygląda, żeby szedł ze mną, żeby szedł obok mnie i żebyśmy sobie zdążyli w tym czasie porozmawiać, żeby on zobaczył, że to nie jest nic złego, ponieważ z jakiegoś powodu jest otoczka tego marszu jest pokazywana w taki sposób, że to jest coś złego, tymczasem tam się nic złego nie dzieje. Może się czasem zdarzy ktoś, kto po prostu w tym tłumie 100-tysięcznym zrobi coś szalonego, ale to nie jest organizator, to zazwyczaj będzie prowokator. Więc no ja bym jednak zachęcał, żeby władze Warszawy się przyłączyły. Marsz Niepodległości. Zachęcałbym też pana posła Koperskiego, właśnie, żeby przyszedł i zademonstrował swój patriotyzm tego dnia. Marsz Niepodległości to coś złego, czy wręcz przeciwnie, czy pan poseł Koperski na Marszu Niepodległości 11 listopada 2022 roku się pojawi, czy inne plany pan poseł będzie miał w tym czasie? Szanowni państwo, najpierw o tym, co się działo w poprzednich latach i trzeba zrozumieć również stanowisko prezydenta Trzaskowskiego, który musi stać na straży bezpieczeństwa Warszawy, warszawiaków, a pamiętamy, że niszczono imienie publiczne, imienie prywatne i petardy lądowały w prywatnych mieszkaniach, były niszczone... Panie pośle, jak były strajki kobiet, też niszczono mienie, a pan prezydent na tych strajkach też się pojawiał, więc... Ale mówimy w tej chwili o tym, co się działo w poprzednich latach na marszu. W związku z tym organizatorzy, jeżeli nie potrafią zagwarantować bezpieczeństwa warszawiaków i Warszawy, no to trudno, żeby prezydent Trzaskowski nie reagował. Dla mnie bardzo niepokojące jest to, co się działo w poprzednich edycjach tego marszu, czyli wznoszenie faszystowskich haseł, symboli. No to są takie rzeczy, gdzie polska policja powinna gwałtownie i szybko reagować, panie pośle, żeby do takich sytuacji dochodziło. Jeżeli chodzi o to, co mówił pan poseł Dziambor, bardzo dobrze, jeżeli pan poseł Dziambor rozumie, zauważy gdzieś te faszystowskie symbole, faszystowskie gesty, to będzie to zgłaszał. Ale jako parlamentarzysta jest wręcz do tego, panie pośle, jedno to hasło faszystowskie. To, co ja będę robił 11 listopada, panie redaktorze, bo pytał pan o to, chcę przypomnieć, że mamy piękną tradycję również w moim rodzinnym województwie śląskim, na południu województwa śląskiego, Śląsk Cieszyński i Księstwo Cieszyńskie. Tam również w pierwszych dniach listopada była podjęta decyzja o walce o niepodległość, o utworzenie władz tymczasowych na Śląsku Cieszyńskim i również w tym dniu, w tych dniach będziemy czcili bohaterów, którzy walczyli o niepodległą Polskę na Śląsku Cieszyńskim i województwie śląskim. Panie pośle, to ja jeszcze tutaj dopytam o ten faszyzm, o te hasła faszystowskie, no bo to jednak jest mocne oskarżenie. Jakie te hasła faszystowskie się pojawiały konkretnie? Panie redaktorze, sygnalizował to w swojej konferencji prasowej, chyba wczoraj czy przedwczoraj, prezydent Trzaskowski. I jeżeli prezydent Warszawy w poprzednich edycjach tego typu działania
na tyle poważna, że organizatorzy powinni dopilnować, żeby to już nie miało więcej miejsca. Jeżeli tam będą parlamentarzyści, to bezwzględnie muszą pilnować, żeby żadne faszystowskie hasło, żaden faszysta po prostu tam się nie pojawił. Pan poseł Artur Dziambor, panie pośle, co pan na te oskarżenia właśnie o faszyzm na Marszu Niepodległości, to raz, a dwa, czy pan poseł w tym roku pojawi się właśnie na tym wydarzeniu? Będę i będę szedł z polską flagą. Myślę, że ze stowarzyszeniem Marsz Niepodległości? Mam nadzieję, że nikogo to nie urazi, że będę szedł z polską flagą, bo mam wrażenie, że ktoś mógłby pomyśleć błędnie, że jest to jakaś inna symbolika niż jest. Jak słyszę o tych hasłach faszystowskich, to też chciałbym, żeby mi ktoś palcem pokazał te sytuacje. Natomiast też trochę w obronie tego całego marszu muszę powiedzieć, że no, ten marsz ma, nie wiem, kilometr, dwa kilometry, jak idzie sobie, więc to, co się dzieje z przodu, to, co się dzieje w środku i to, co się dzieje z tyłu, jest dosyć trudne do zauważenia nawet często. Ale z drugiej strony organizator powinien zapewniać jednak to bezpieczeństwo na całej długości marszu. Jestem przekonany, że bezpieczeństwo będzie zapewnione. Mam nadzieję przynajmniej, że nie będzie żadnych, mówię, prowokacji, bo jak się przychodzi na takie wydarzenie, to zazwyczaj przychodzi się z dobrym nastawieniem, pozytywnym nastawieniem. Ja na to liczę. Sam będę szedł tam z uśmiechem. Liczę na ciekawe, fajne rozmowy z fajnymi ludźmi, którzy tam przyjdą. Zapraszam z całymi rodzinami oczywiście, ponieważ to jest pokojowy, pozytywny marsz, w którym po prostu się idzie, pokazuje się to, że się cieszę, że się żyje w Polsce, kropka. Na tym właściwie powinniśmy zakończyć. Ja tam nie przychodzę dla organizatorów, nie jest mi to obojętne, kto jest organizatorem. Przychodzę tam dlatego, że to jest ten dzień, w którym świętujemy akurat niepodległość Polski. Dawniej byłem w Gdyni, moim mieście rodzinnym, gdzie co roku odbywa się parada z tego powodu, a w tym roku akurat to świętowanie, panie pośle, rzeczywiście powinno być najważniejsze i nie powinien to być dzień, w którym się w jakiś sposób dzielimy, wręcz przeciwnie, łączymy w tym świętowaniu. No ale te podziały też są zauważalne w kontekście samego Marszu Niepodległości i tutaj nie ma co tego ukrywać. Trzeba o tym porozmawiać. Posłuchajmy może wypowiedzi prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza właśnie na temat Konfederacji, poszczególnych polityków Konfederacji, czy oni byliby mile widziani podczas tegorocznego Marszu Niepodległości, czy nie. Taka odpowiedź padła na naszej antenie. Ja wielokrotnie polityków Konfederacji krytykowałem za różne działania, oczekując od nich postawy bardziej narodowej, bardziej takiej pilnującej interesu narodowego. No i z punktu widzenia ich działań prawdopodobnie może się to nie podobać. No i próba takiego zawłaszczenia Marszu Niepodległości czy wykorzystania dla własnych celów politycznych, no byłaby z ich punktu widzenia zapewne, tak sądzę, to jest tezy, które stawiam, byłaby czymś bardzo, bardzo oczekiwanym. Nie uważam, że to by był dobry moment do tego, żebyśmy dzielili i, nie wiem, mówili o tym, że któryś z nich jest niemile widziany. Ja tylko uważam, że ci politycy nie powinni wykorzystywać agendy samego Marszu Niepodległości do realizowania własnych celów politycznych. Jak ocenia te podziały w kontekście samego Marszu Niepodległości pan poseł Przemysław Koperski? Panie redaktorze, ja już powiedziałem, jaki jest mój pogląd. Ja uważam, że Marsz Niepodległości powinien być organizowany, to jest święto państwowe, powinno organizować to po prostu państwo polskie, rząd polski. To by rozwiązało problem. Może nie tylko problem, ale też zapewniłoby i odpowiednio i bezpieczeństwo, i o to, że nikt nie będzie niszczył stolicy. Również pozwoliłoby przyjść całymi rodzinami, Polkom, Polakom, którzy chcieliby ten dzień uczcić odpowiednio, a po prostu boją się wyjść na ulicę, bo to, co się działo wcześniej, przecież pamiętamy te zadymy, pamiętamy to niszczenie mienia publicznego, prywatnego, te petardy lądujące w mieszkaniach wzdłuż trasy, to nie jest nic, co zachęcałoby do udziału w tego typu marszu. Gdyby polski rząd przejął inicjatywę, ale widocznie, nie wiem, boi się czegoś, nie chce się narażać pewnym środowiskom, a mówię to z przykrością, bo generalnie, jeżeli mówimy o marszach niepodległości, o święcie niepodległości w poszczególnych miastach, w poszczególnych powiatach, no to przecież organizują to władze samorządowe albo władze państwowe. Były, no, panie pośle, w Warszawie protesty, na które myślę, że nie chcielibyśmy dzieci puszczać, a jednak tam młodzież się pojawiała i te protesty, myślę, że były nawet bardziej skrajne od tego, co dzieje się często na marszu
Marszu Niepodległości, czy nie często, ale te słowa mówiące o zniszczeniu stolicy to chyba zbyt na wyrost. Pan poseł Artur Dziambor, panie pośle, chce dopytać o te podziały właśnie w kontekście Marszu Niepodległości między Konfederacją, Ruchem Narodowym, a Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości. Ja może jeszcze najpierw tylko słowo komentarza. Ja się trochę dziwię na to nawoływanie do tego, żeby władza przejęła taką inicjatywę. To jest inicjatywa oddolna. Ludzie tam przychodzą sami z siebie, po prostu chcą wziąć w tym udział. To nie są członkowie żadnej partii politycznej, to są po prostu Polacy, którzy przyszli na ten marsz, więc to nie może być zawłaszczony przez władzę. Tak? No po prostu nie może być zawłaszczony przez władzę. Druga część mojego pytania. Tak, natomiast jeżeli chodzi o tamtą sytuację, no na Marsz Niepodległości przyjdą różne organizacje z różnymi hasłami. Myślę, że jeżeli chodzi o tam wewnętrzne sprawy akurat organizatorów wewnątrz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, to są ich wewnętrzne sprawy, które chyba im będzie najłatwiej komentować. Natomiast no, myślę, że nie dojdzie do niczego, co mogłoby jakkolwiek zaburzyć atmosferę pozytywną tego marszu pomiędzy organizatorami, którzy idą z różnymi hasłami. Tu stawiamy kropkę. Poseł Artur Dziambor, poseł Przemysław Koperski byli moimi i państwa gośćmi. Panowie, pięknie dziękuję za rozmowę. Państwu życzę dobrego dnia i zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia.